mnie dupa i swędzi mnie przy krawędzi. Bardzo ambitne, naprawdę bardzo ambitne. Ty nie masz co robić, tylko bawić się tym syntezatorem głosu. Nie mam, a rabom cię sprzedam. O! Przyszło. Ale numer. A ciekawe. Gratulujemy pani Marianno. Wygrała pani 15 628 zł. Jednocześnie informujemy o konieczności opłacenia 39% podatku od wygranych w wysokości 6094 zł i 92 grosze. W związku z wprowadzeniem w dniu jutrzejszym podatku od marzeń, a wygrana ta od 26 lat była w zasięgu pani przemyśleń, od pozostałej kwoty zostanie potrącona opłata skarbowa w wysokości 7133 zł i 8 groszy. Biorąc udział w naszym konkursie, wyraziła pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które automatycznie trafiły do Centralnego Rejestru Osób Uchylających się od Regularnych Płatności. System ten wykazał niezaksięgowane wpłaty o następujących wartościach. 5016 zł i 20 groszy za niezapłacony abonament radiowo-telewizyjny w przeciągu ostatnich 13 lat wraz z należnymi odsetkami. $8076 za niezapłacony podatek od darowizny ruchomości ciągnika rolniczego Ursus C330 przekazanego przez pani pradziadka Mścisława Cyberskiego w dniu 13 grudnia 1981 roku. 3543 zł i 49 groszy za niezapłacony podatek rolny za posiadane przez panią grunty rolne w miejscowości Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyckim, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. W związku z powyższym prosimy o niezwłoczną wpłatę wyżej wymienionej należności w kwocie 14 238 zł i 39 groszy na podane niżej konto w nieprzekraczanym terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma. Witamy w Polsce. Piękna nasza Polska, cała piękna, żyzna i wspaniała. Jak to 36 i 6?